pani Małgorzacie Bieleckiej za zestaw prac malarskich fundowana przez Perła Kamieniowego. Następną nagrodę otrzymuje pan Marek Wawro za zestaw trzech prac malarskich, nagroda ufundowana przez dyrektora. Kolejna nagroda przypadła panu Jerzemu Jarzyńskiemu z Radomia za zestaw prac graficznych. Nagroda Zakup ufundowana przez Bank Zachodni S.A. Wydział Kielce. W imieniu prezesa banku serdecznie gratuluję i dziękuję. Jest to nagroda w tej formie, że autorowi przypadają prace na rzecz banku, ale miło im w ten sposób. Proszę państwa, i nagroda pozaregulaminowa przyznana przez Dom Środowisk Twórczych Kielca. Nagroda przypadła panu Jackowi Nowakowskiemu. Bardzo proszę o nagrodzonego. Proszę państwa, to są wszyscy nagrodzeni. Co roku ilość nagrodzonych wynika z ilości nagród. Jurorzy mogli jeszcze więcej nagród przyznać, no ale więcej nie mieliśmy nagród. Serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy odpowiedzieli pozytywnie na nasze prośby. Również dziękujemy tym, co nie odpowiedzieli. I również chciałem serdecznie podziękować też za taką odpowiedź, która cytuję z pamięci, że odmówiono nam nagrody, bo Przedwiośnie nie reklamuje regionu świętokrzyskiego. Za taką odpowiedź również dziękujemy serdecznie. Ale otrzymaliśmy. Proszę państwa, bardzo cieszę się, że Przedwiośnie ma miejsce i mam nadzieję, że będzie kontynuowane. Ale to wszystko zależy od finansów. I proszę państwa, no, rzeczywiście w sprawach szczególnie kultury artystycznej, kultury twórczej, zawsze tych finansów bardzo brakuje. Dlatego z różnych powodów, ale między innymi kultura artystyczna siłą rzeczy nie jest wpisana ani w politykę, ani w pewne medialne sprawy, bo tutaj to nie jest mecz, to nie jest reklama ani firm, ani pewnych nawet konsumpcyjnych dóbr, dlatego że no, ten sztuk jest dosyć czysty, wolny jednocześnie od sprawy. Z tego powodu się cieszę, nawet kosztem tego, że nie zawsze możemy liczyć na odpowiednie finanse, by to funkcjonowało. Ale żadne podziękowania nie będą zbyt przesadne, jak jeszcze raz podziękuję przede wszystkim Urzędowi Marszałkowskiemu, bo przede wszystkim za pieniądze marszałka zrobiliśmy Przedwiośnie, bo one były największe i wszystkim innym, którzy dołożyli się do tego wszystkiego. Serdecznie dziękuję i zapraszam państwa do zwiedzenia wystawy i do dalszych komentarzy na temat spraw artystycznych. Wszyscy autorzy proszę o odebranie darmowych katalogów w szatni. Każdy z autorów otrzymuje. A państwa do zakupu, bo te pieniądze również przeznaczamy na naszą działalność i wydawniczą. I to wszystko nam bardzo pomaga na przeżycie, na przetrwanie. Mam nadzieję, że dla dobra sztuki i dla dobra naszej publiczności nasze działanie będzie jak najsolidniejsze pod względem artystycznym, bo taki jest nasz główny cel, by pokazywać to, co jest najcenniejsze. Szczególnie dziękuję artystom, że mogli dać nam szansę dzisiaj świętowania artystycznego. Dziękuję bardzo. Ja mam...